Tak naprawdę to 10 lat spędziłem w Bydgoszczy i bardzo dobrze się tutaj rozumiemy z klubem, jeśli chodzi o relacje, to jesteśmy od pewnego czasu klubami partnerskimi, więc nie ukrywam, że tutaj też z prezesem byliśmy przez cały czas na łączach z racji tego, że od 3 lat również byłem statystykiem reprezentacji Polski, więc widzieliśmy się bardzo często na meczach. Gdzieś w pewnym momencie wyszła propozycja z racji tego, że drugim trenerem tak naprawdę w reprezentacji jest pierwszy trener PGE. No, propozycja była na samym początku wielkim zaskoczeniem dla mnie i nobilitacją, natomiast później po pewnej analizie z rodziną stwierdziliśmy, że chcielibyśmy w tym kierunku pójść i że jest to dla nas życiowa szansa. Bardzo się cieszę, że później rozmowy z prezesem przebiegły tak sprawnie i mogłem tak w krótkim czasie sfinalizować umowę i tak naprawdę no od zakończenia tych wszystkich meczów reprezentacyjnych to już myślałem o tym, żeby po prostu tutaj przyjechać i spotkać się z drużyną i zacząć pracę, bo to chodzi, żeby po prostu pomagać drużynie w grze. I mam nadzieję, że będę się w tym spełniał. Dla mnie to jest super awans. Wiadomo, zawsze najwyższe cele, ale też Liga Mistrzów. Ja nie ukrywam, że od 3 lat zbieram doświadczenie w reprezentacji, więc nie czuję jakichś stresu, może delikatnie jakiś taki dreszczyk emocji, natomiast wiem, że potrafię się z tym uporać, poradzę sobie ze wszystkim, znam bardzo dobrze pierwszego trenera, więc wiem, czego on będzie oczekiwał ode mnie i tylko mam nadzieję, że po prostu będę robił tak jak zawsze, czyli 100% i do przodu i każdy mecz jest najważniejszy. Kwestia doświadczenia. Tak naprawdę pierwsze lata były trudne, bo trzeba było wszystko tak na szybko się nauczyć samemu. Nie za bardzo miał kto pomóc w tym wszystkim. Natomiast później już z biegiem czasu to tak naprawdę to doświadczenie rosło, więc w sezonie reprezentacyjnym współpracowałem z Oskarem Kaczmarczykiem, który jest teraz drugim trenerem w Kędzierzynie, ale pracuje już w kadrze 9 lat, więc no, doświadczenie się zbiera z roku na rok. Wiadomo, że te wszystkie nowinki taktyczne się zmieniają, udoskonalają. Myślę, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o Polskę, bo tutaj klubowo wiadomo, możemy się też porównywać, ale jeśli chodzi o Polskę, to jest ten najwyższy pułap. No i wiem, jak pracują inni na świecie, wiem, że jesteśmy wysoko i dlatego cieszę się, że będę mógł pomóc, bo jestem po prostu pewny, że mogę coś wnieść do drużyny. Czy jest to trudne? Na pewno jest to trudne, bo jakiś tam ułamek odpowiedzialności też spoczywa na mnie, bo każda decyzja później przeniesiona na boisko może mieć odzwierciedlenie na wyniku. Natomiast z tym doświadczeniem, które ma Filip, wiem, że będziemy podejmowali słuszne decyzje i będą one klarowne dla zawodników i przyniosą tylko same plusy. Co ja mogę powiedzieć? No, fajne miejsce, zresztą byłem tu wielokrotnie. Fajni ludzie, bo z większością już się znałem, natomiast część poznałem w ostatnich miesiącach na kadrze, ale z Polakami wiadomo, Mistrzostwo Świata z Mario i z Winiarem, to tego się nie zapomina, ale sam też przeżywam to trochę, bo w Bydgoszczy mieszkałem od urodzenia, teraz przeniosłem się na chwilę z rodzinką, później będę mieszkał sam, ale wtedy będę mógł się skupić bardziej na swojej pracy, więc z tego również się bardzo cieszę. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na mecze, kibicujcie nam, jestem przekonany, że damy z siebie wszystko i to mam nadzieję, że wystarczy, ale będziemy rywalizowali z każdym i będziemy zdobywali punkty dla Was. Thank you.